Wchodzące w życie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym to powiedzmy sobie wprost jest bardzo zała rzecz. To nasza porażka, że prezydent podpisał te ustawy. Jednak to nie koniec. To, co dzieje się w Polsce od 2015 roku, to też olbrzymie przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego. I mimo tego, że te ustawy wejdą w życie, Pamiętajmy o tym, że powinniśmy dalej działać, bo potrzebujemy wspólnie podejmować różne działania. Przed nami dużo ważnych momentów i wydarzeń w tym 2018 roku, chociażby nadchodzące wybory samorządowe jesienią. Mamy wiele możliwości włączania się w życie społeczne i polityczne, i to, co wydarzyło się w 2017 roku, czy w lipcu, czy w kolejnych miesiącach wokół tej walki o niezależność sądownictwa, która ostatecznie została przegrana, to jest bardzo jasny sygnał dla nas, że to, co mamy, nie zostanie nam nigdy odebrane. Jest to wolność, którą mamy w naszych sercach oraz te relacje i grupy wschodzący działaczy i działaczki lokalne. I to jest rzecz, którą powinniśmy pielęgnować. Prawdopodobnie najbliższe bitwy z partią rządzącą, która dąży do autorytaryzmu będziemy przegrywać, ale nasze spojrzenie powinno być o wiele bardziej długoterminowe. Powinniśmy patrzeć dłużej niż w perspektywie jednego miesiąca czy kilku tygodni, ponieważ najbliższy czas będzie trudnym czasem, ale jeżeli spojrzymy dłużej na to i będziemy pielęgnować grupy lokalne, inicjatywy lokalne, przy wyborach samorządowych to będzie niezwykła okazja, to w długoterminowej perspektywie powinniśmy mieć nadzieję i wiedzieć, że kiedyś te szkodliwe dla demokracji i dla praw obywatelskich rządy się zakończą.